Biblioteka Geopolityka Leszek Sykulski, witam Państwa serdecznie. Dziś w serii rekomendacji literatury geopolitycznej chciałbym Państwu przedstawić tom, który ukazał się w ubiegłym roku, tuż pod koniec 2021 roku, jest to drugi tom serii monograficznej pod moją redakcją naukową. Seria monograficzna nosi tytuł Strefy wpływów, a drugi tom nosi tytuł Geopolityka Polski. Jak część z Państwa być może pamięta, w roku 2020 ukazał się pierwszy tom pod tytułem Geopolityka Rosji i obszaru postsowieckiego po. Bardzo ciepłym przyjęciu przez, przez czytelników postanowiliśmy kontynuować tę udaną, udaną inicjatywę w postaci kolejnego tomu i oto on. 428 stron, dwa wydawnictwa, wydawnictwo akapit, wydawnictwo zona zera, ośmioro autorów, 8. Rozdziałów, rozległa tematyka, a jednocześnie bardzo aktualna. W mojej ocenie bardzo aktualna i pokrótce postaram się omówić tę książkę, jakie były nasze cele, ponieważ doskonale wiemy, że geopolityka Polski to temat niezwykle obszerny. Moglibyśmy mówić godzinami i pisać wielotomowe, tak naprawdę opracowania, monografie, syntezy poświęcone polskiej myśli geopolitycznej, geohistorii, geoekonomii, geostrategii. No ale jednak biorąc pod uwagę, że to jest jeden tom, musieliśmy się na czymś skoncentrować i tym, co nam przyświecało, to dostarczenie czytelnikom wiedzy przydatnej, wiedzy Takiej, która będzie istotna w lepszym rozumieniu procesów geopolitycznych i geostrategicznych, które zachodzą w naszej części Europy i także w samej Rzeczypospolitej, które dotykają nas wszystkich jako obywateli. W tym, można powiedzieć, na progu trzeciej dekady XXI wieku. Tom, otwierają dwa, tom otwiera część, którą możemy nazwać częścią poświęconą strategii bezpieczeństwa Rzeczypospolitej. Na tę część składają się dwa rozdziały. Pierwsze autorstwa Piotra Gila zatytułowane Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej, a Polska Tożsamość. Rozdział niezwykle istotny, rozdział, który odnosi się do kwestii bardzo często pomijanych w debacie geopolitycznej, a mianowicie do tego, czym jest tożsamość narodowa, jakie czynniki cywilizacyjne czy geopolityczno-cywilizacyjne wpływają na tożsamość narodową, jak się ma właśnie ta tożsamość cywilizacyjna do tworzenia strategii bezpieczeństwa narodowego i wreszcie w jaki sposób powinna rzutować. Na kwestie polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa. Autor, pan Piotr Gil, w sposób no, niezwykle erudycyjny i taki, powiedziałbym, bardzo głęboki analizuje polskie strategie bezpieczeństwa narodowego od 1992 do 2014 roku. Te najważniejsze dokumenty właśnie analizuje pod tym kątem. Niejako kontynuacją tego rozdziału jest kolejny autorstwa Łukasza Bińczyckiego, który jest oceną. Mm różnych aspektów strategii bezpieczeństwa narodowego tej najnowszej tej która została podpisana przez pana prezydenta Andrzeja Dudę 12 maja 2020 roku jest to przede wszystkim ocena aspektów geostrategicznych i polityczno prawnych mamy do czynienia z bardzo obszerną analizą tej strategii i gdzie są zaakcentowane jej pozytywne aspekty, i te aspekty krytyczne. No, myślę, że te dwa pierwsze rozdziały to jest absolutne, jak to się mówi obecnie, must read, absolutna konieczność przeczytania dla. Wszystkich, którzy zajmują się teoretycznie i praktycznie bezpieczeństwem narodowym. Kolejny rozdział to niejako kontynuacja tych dwóch pierwszych, ale już powiedzielibyśmy w tym aspekcie behawioralnym w stosunkach międzynarodowych, związanym z zachowaniem państw, z ich polityką. Jest to rozdział niezwykle istotny, poświęcony idei trójmorza, inicjatywy. Trójmorza. Autorem trzeciego rozdziału jest Aleksander Cichos i jest to bardzo ciekawe ujęcie, które pokazuje i samą koncepcję Trójmorza, i politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych wobec tej koncepcji aż do 2021 roku. No myślę, że to absolutnie także obowiązkowy rozdział pod kątem tych wszystkich, którzy są zainteresowani najnowszą polityką zagraniczną Rzeczypospolitej. Kolejny rozdział daje niewątpliwie szersze tło, szerszą panoramę, właśnie przy analizie polskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. To rozdział autorstwa Michała Siudaka, który jest poświęcony obszarowi ULB, czyli Ukraina, Litwa, Białoruś w koncepcji. Geopolitycznej paryskiej kultury. No myślę, że zgodzicie się Państwo ze mną, że trudno dziś analizować czy to koncepcję Trójmorza czy koncepcje chociażby trójkąta lubelskiego, nie mówiąc nic o koncepcji ULB, bez znajomości doktryny Giedrojcia trudno także zrozumieć przesłanki polskiej polityki zagranicznej po 1989 roku. Rozdział niezwykle cenny, bardzo dobrze udokumentowany, oparty na źródłach. Rozdział kolejny to rozdział autorstwa Piotra Wilczyńskiego, poświęcony zagadnieniu jakże ważnemu, a jakże często lekceważonemu w analizach polityki zagranicznej. To rozdział zatytułowany Surowce Mineralne państw Trójmorza i Międzymorza. Niezwykle istotny w wielu analizach, zwłaszcza które podejmują ludzie, którzy się przyznają do szkoły neoliberalnej w stosunkach międzynarodowych, jest lekceważenie kwestii geograficznych, lekceważenie kwestii zasobów naturalnych, lekceważenie znaczenia chociażby surowców mineralnych w polityce zagranicznej, bezpieczeństwa, w strategii wojskowej państw, a to jest niezwykle istotny czynnik i każdy. Kto zajmuje się geopolityką doskonale o tym wie. Rozdział napisany z bardzo, bardzo szczegółowo z rozbiciem na kwestie i surowców energetycznych, i rudy żelaza, metali uszlachetniających stal, i kamieni szlachetnych, i surowców chemicznych. No niezwykle interesujący rozdział tak, o tematyce tak często pomijanej w analizach polityki zagranicznej. Niejako rozwinięciem tego rozdziału, taką logiczną kontynuacją jest kolejny rozdział autorstwa Tomasza Pawłuszko poświęcony geoekonomii regionu Trójmorza. I to jest rzeczywiście również bardzo cenna perspektywa. Obok tej twardej perspektywy, gdzie omawiane są kwestie, bez, powiedzielibyśmy geostrategii, kwestie, kwestii wojskowych, kwestii surowców, no mamy też ten szerszy aspekt geoekonomiczny, pokazanie jak możemy szerzej spojrzeć, chociażby przez perspektywę koncepcji Immanuela Wollersteina, wybitnego amerykańskiego socjologa, twórcy teorii, twórcy teorii systemów światów, pokazanie, czy gdzie na mapie świata, tej, tej mapie wallersteinowskiej, centrum półperyferiów i peryferiów znajduje się właśnie region Trójmorza Rozdział przedostatni, rozdział autorstwa Artura Drzewickiego, to rozdział poświęcony uwarunkowaniom, geopolitycznym uwarunkowaniom kultury strategicznej Ukrainy. No myślę, że to jeden z najbardziej aktualnych rozdziałów, powiedzielibyśmy, no w kontekście tej bieżącej polityki międzynarodowej, ale to nie jest rozdział będący jakimś tam odbiciem powiem tak w cudzysłowie, bieżączki politycznej. To jest rozdział, który pokazuje determinanty kultury strategicznej, który pokazuje genezę, korzenie ukraińskiej kultury strategicznej. No moim zdaniem dzisiaj ka każdy, kto analizuje konflikt ukraińsko-rosyjski, który go analizuje, no przynajmniej od tej perspektywy roku 2014, powinien zapoznać się z tym rozdziałem, który bardzo klarownie opisuje kształt ukraiński, Kultury strategicznej, to jakie czynniki kształtowały tę kulturę, co się na nią składa, niezwykle aktualny rozdział. No i wreszcie rozdział ostatni, mojego skromnego autorstwa, który moim zdaniem również jest aktualny, a poświęcony jest strategii szarych stref. W wojnach hybrydowych i odnosi się oczywiście do kwestii bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej. W tym rozdziale omawiam genezę koncepcji szarych stref, przed przedstawiam jej założenia, te które, te, które narodziły się w Stanach Zjednoczonych, ale pokazuję także wersję, powiedziałbym, rosyjską tej koncepcji i jak może być wykorzystywana na których polach, na których płaszczyznach właśnie w naszej części Europy. Myślę, że cały tom jest bardzo Ciekawym wkładem w polską myśl geopolityczną jest bardzo ciekawym wkładem w polskie badania nad geopolityką i geostrategią. Mam nadzieję, że spotka się z Państwa zainteresowaniem nie tylko ten tom, ale cała seria. Planujemy kontynuowanie. Myślę, że. Mogę sobie pozwolić na uchylenie, uchylenie rąbka tajemnicy, że naturalną konsekwencją, skoro mamy już tomy poświęcone Polsce, mamy tom poświęcony Rosji, no, zgodnie z tym klasycznym prawidłem, yy, będzie, będzie kolejny tom poświęcony geopolityce Niemiec. Zachęcam Państwa serdecznie do lektury. Link, gdzie można nabyć książkę, znajduje się w opisie tego filmu i w komentarzu. Dziękuję Państwu za uwagę.